kotwica będzie już odmulona. W momencie, kiedy będzie odmulona kotwica, zostanie podczepiona pod liny. Pod liny zostaną podczepione zbiorniki wypornościowe. No i zaczną pompować powietrze, którym spróbują unieść kotwicę do góry. Jak głęboko spoczywa w tej chwili kotwica? Z tego, co ustaliliśmy, na 11 metrach spoczywa kotwica na dnie. Wystaje tylko kawałek kotwicy, około 1,5 metra. Cała reszta jest zamulona w piachu. Najtrudniejszy element tej operacji? No, w sumie każdy, dlatego że od momentu odmulenia, podczepienia i nieuszkodzenia jej w momencie podczepiania pod liny, aż do transportu, ponieważ transport się będzie odbywał pod wodą na zbiornikach balastowych, transportowana będzie poprzez polowanie do portu i tam już dźwig specjalistyczny spróbuje ją unieść do góry i przetransportować na piątek. To członkowie OSP Tryton znaleźli tą kotwicę? Łatwonurkowie OSP. Jak znaleźliście tą kotwicę? No podczas ćwiczebnych nurkowań, które odbywają się tutaj na terenie, który niestety mamy możliwości uczestniczyć, braliśmy udział w takim nurkowaniu, no i koledzy natrafili na kotwicę. Na element wystający, który później, jak się okazało, był kotwicą. No i od razu poznali, że to jest kotwica, czy to Nie. Jest to element, który z początku był bardzo mocno obrośnięty wszystkimi glonami, nieglonami, skorupiakami, więc po próbie usunięcia tych elementów okazało się, że jest to rami kotwicy. Najprawdopodobniej z okresu XVII-XVIII wiek okaże się wszystko po wyciągnięciu jej. Jest to kotwica dni relicji. Cenna rzecz? Każdy zabytek jest cenny. Skąd wiedzieliście o kotwicy? Jak to się stało, że została ona w ogóle odkryta? Dowiedzieliśmy się tutaj od Ochotniczej Straży Pożarnej Portowej. Płetwonurków Trytona.
część, która jest drewniana, zalegała jakieś 80-90 cm pod piaskiem, a zależało nam na tym, żeby ją po prostu w całości bezkolizyjnie, że tak powiem, wydobyć, prawda? W miarę to poszło, jakieś około 20-25 minut kopaliśmy, po czym nastąpiło zakładanie irodyn i delikatne je napełnianie w taki, że tak powiem, kontrolowany sposób. W momencie gdy zaczęła już pływać, po prostu tylko poszło powietrze, a startowała do góry. Wiesz co, w wodzie byliśmy jakieś 70 minut. Były jakieś wyjątkowo trudne momenty? Nie. Troszeczkę tam się zerwał taki szkwał, jak już była na powierzchni, to nam przeszkadzało w czasie holowania, bo to prędkość była mała, tam węzeł do półtorej. Z racji tego, że płynąc szybciej, to po prostu powietrze było wyrzucane z irodyny i w międzyczasie dwa razy schodziliśmy, jak już była na powierzchni w czasie holowania i dobijaliśmy irodyny powietrzem. I ciężar jakiś kłopot sprawił, te bojki w porności rodziny? Nie, bojki to tam tak. Mieliśmy tak dobrany ciężar, bo wcześniej, jakieś 2-3 tygodnie wcześniej odkopaliśmy celem właśnie pomierzenia tutaj dla Kustosza. Arty ma od domu? Chcieliśmy znać gabaryty i mniej więcej właśnie przybliżoną masę po tych gabarytach. Dlatego ciężar tam był zawyżony dwukrotnie. Nie ma. Także bez problemu. Ile ona może ważyć? Jakieś 600 kilo. Też przepraszam. Będzie efekt. Uwaga, chłopaki. To co, dzisiaj wielki sukces. No chyba warto byłoby otworzyć szampana, jeżeli takiego jeszcze znajdziemy. Akcja się troszeczkę przedłużyła. Pierwotnie planowaliśmy ją zakończyć około godziny 17. Natomiast pogorszyły się warunki pogodowe, wzrosło falowanie. Prędkość, z jaką można było holować tą kotwicę, to tylko węzeł do półtorej. Okazało się, że jest troszeczkę bardziej wbita w dno niż pierwotnie przypuszczaliśmy. Rano ją jeszcze monitorowaliśmy o godzinie 9. Wtedy nam się wydawało, że podniesienie jej zajmie nam około pół godziny. Niestety było to dłuższe działanie. Musieliśmy użyć trzech specjalnie do tego przygotowanych tych balonów powietrznych. Na dodatek jeszcze dzięki falowaniu niestety uciekało z nich powietrze, więc musiał nurek dwukrotnie jeszcze zejść w trakcie transportu, żeby dopompować tego powietrza. No i dzisiaj patrzę, gdzieś koło godziny 19 udało się szczęśliwie wyciągnąć ją na wierzch. Jest generalnie większa niż nam się wydawało. Pod wodą troszeczkę inaczej ten obraz wygląda. Teraz wieziemy ją do Zarządu Dróg Powiatowych. Tam jest przygotowany specjalny basen z wodą słoną. Tam zostanie złożona i będzie czekała na konserwatora, który przyjedzie i rozpocznie się konserwacja tej kotwicy. I tak jak już wspominałem, trafi ona do holu Mariny Portu Kołobrzyskiego Jachtowego. Tam przez okres 3 lat będzie eksponowana. Tak? Jak macie jakieś swoje rzeczy, to zabierajcie, tak?